STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem PGE Vive Kielce. Kiedy myślimy leworęczny zawodnik w piłce ręcznej, w polskiej piłce ręcznej, to wymieniamy nazwisko Lijewski. Lijewski Marcin, Lijewski Krzysiek. Dlaczego ja drugi? No właśnie, czemu drugi? Bo jestem młodszy? Młodszy. Dobra, okej. Okay. Marcin pierwszy wygrał Ligę Mistrzów, ale Krzysiek też wygrał Ligę Mistrzów. Jako jest drugi wielokrotnym. Dopiero. Jako drugi. Medalistą Mistrzostw Polski, medalistą Mistrzostw Świata. Krzysztof Lijewski dzisiaj w odcinku Ultra Zręcznych. Gotowy? Zawsze. Leworęczni. Lewokuty. No właśnie, czym się różnią leworęczni od praworęcznych? Wszystko robimy lewą ręką. Ja naprawdę jestem stuprocentowym akutem. U mnie cała półkula jest na drugą stronę podwracana. Jesz i kopiesz, wszystko. Wszystko inaczej. Co dla was jest sufitem, dla mnie jest podłogą. Ale często leworęczni mówią, że leworęczni robią lepiej, pamiętaj, mądrzej i tak dalej. Że leworęczni na świecie jest mniej niż praworęcznych, po pierwsze. Po drugie, to tak jak ruch. Jest dzień leworęcznych, leworęcznego w jakimś tam dniu. I nie wiesz kiedy. Nie wiem kiedy, ale zawsze żona mi składa życzenia, a po trzecie no ponoć to też jest udowodnione i tym się też podpisuje. Jesteśmy po prostu też bardzo inteligentni. To jest chyba też prawda. Sprawdzimy przede wszystkim umiejętności piłki ręcznej. Zaczynamy. Krzysiu, czy jeszcze pytania od publiczności? Bo mamy pierwsze pytanie od publiczności. Czy szybko dzisiaj, szybko. Kierowcą? Proszę? W Anglii był lepszym kierowcą? Pierwszy dzwon od razu na skrzyżowaniu. No i tyle w temacie. Zaczynamy. Pierwsza konkurencja ultrazręcznych, trzy piłki dla ciebie. Prawą ręką próbujesz wkręcić do bramki. Każda piłka, która trafi do siatki, to trzy punkty na twoje konto. Często rzucasz prawą ręką? Codziennie. Częściej niż lewą. Jedziemy. To w takim razie powinieneś mieć 9 punktów. Startujemy. No proszę, idealnie. Nie ma. Drugiej nie ma. I trzecia piłka. Jest. Jest. Tak, czyli jest. 6 punktów. Wow. Właśnie, cieszynki. Lio, powiedz mi, w trakcie różnych meczów w przeszłości stosowałeś różne cieszynki. Było love chyba, tak? Tak, ale wiesz, za dużo energii mi to kosztowało i teraz naprawdę jak da Bóg i zdobędę bramkę, to chcę jak najszybciej wrócić do obrony i nie chcę tracić energii na zbytnie eksponowanie radości, bo naprawdę to dużo sił kosztuje, przynajmniej mnie. No dobra, ale wtedy wracając, to było love, tak? A wtedy to byłem bardzo młody, jeszcze piękny i przystojny. Było, minęło. Druga konkurencja ultrazręcznych, tym razem na 9 metrze. Mamy do swojej dyspozycji 5 piłek. Próbujemy trafić w słupek, poprzeczkę albo spojenie. Do zdobycia sporo punktów w tej konkurencji. Karol Bielecki trafił 5 razy poprzeczkę. Nie porównujmy się do Karola. Karol to wiesz, ikona i tak dalej. No, a Krzysztof Lijewski, nie? Ja tylko sprzątam. Ile? 5 razy. Jedziemy. Proszę, pierwsze trafione. Drugie trafione. Blisko było. Trzecie trafione. Czwarte. A, bo to 5 rzutów. 5 rzutów. Ale 3 razy poprzeczka. Jestem sam z siebie dumny. Nie spodziewałem się, że tyle razy trafię, wiesz? Serio? Tym bardziej, że jestem po treningu ciężkim. Widziałem, że dzisiaj trener nas nie oszczędzał. Pierwszy raz spodobałeś, jak zauważyłeś, że trener patrzy. Tak, patrzy i mnie zdeprymował, wiesz, od razu ręce tak, ciśnienie 180, stres, nie idzie. Nie? Lio, co to się dzieje w NBA? Kurde, dzisiaj pierwszy raz bierze, jaka była sytuacja. Przed ostatnią kolejką, czyli każdy zespół miał 81 meczów rozegranych, a wiesz, sezon jest 82. I przed ostatnią kolejką playoffs nikt nie wiedział, kto z kim zagra, kto awansuje, kto nie. Pierwszy raz chyba od kilkudziesięciu lat taka sytuacja, naprawdę sezon jest niesamowity w NBA. Patrzyłem na tabelę, na czele ani nie Cavaliersi, ani nie Golden State. Sezon niespodzianek? Super. Dla mnie jako kibica NBA coś nowego, coś innego. Bo to już troszeczkę stało. Kibica NBA, a konkretnie której drużyny? No jestem Lakers zawsze, na zawsze Lakers. Byłem, jestem i zawsze będę. Niestety lata posłuchaj po odejściu Kobe'ego, ale jeszcze 10 lat i wejdziemy do play-off, obiecuję. Proszę. Szybciej będzie to Vive, PGE Vive Kielce. Kolejna konkurencja, masz 3 razy do zdobycia po 15 punktów. Jedną piłkę podrzucasz, żeby wyszła za 9 metr, drugą piłką próbujesz zbić tą pierwszą. Jak wysoko? Jak wysoko, to już ty decydujesz. Paweł, jesteś gotowy? Ja tak, jeśli ty też. Powiedz kiedy. 3, 2, 1, startujemy. Bisz się kiedy? Nie liczymy? A powiedz dlaczego nie? Bo prawą.
Ja muszę robić wszystko lewą. No to możesz lewą wyrzucić i lewą zbić. Ty chciałeś drugą piłkę wziąć, rozumiesz? 3, 2, 1, start! O ja pierdziele! A miało być łatwo. Ostatnia próba. Traf, traf! Nie! Powiedzcie, że tego nie nagraliście. Lijek, pytania wyboru. Asysta na koło czy do skrzydła? Do koło. Bramka z drugiej linii czy na wcisk? Z drugiej linii. Pierwsza siódemka czy wejście po kilkunastu minutach na parkiet? Bez znaczenia. To zmiana tematu. Piątek czy poniedziałek? Piątek. Pies w domu czy pies na podwórku? Pies zawsze w domu. Rower czy motor? Rower. Ryba czy mięso? Nie ryba, nie mięso, jak to trener mówi. A co? Makaron. Pomidor. Dalej. Frytki z ketchupem czy bez? Z ketchupem oczywiście. Film w kinie czy serial w telewizji? I film w kinie, i dobry serial w telewizji. Ulubiony? Serial? Gra o Tron. James Bond czy Superman? James Bond, zdecydowanie. Z dzieciństwa Królik Bugs czy Tom i Jerry? Tom i Jerry. Zawsze chciałem, żeby Tom coś zagrał. A nie, tylko Jerry go zawsze robił w ciula. No i. Depeche Mode czy YouTube? Pytasz naprawdę. Wiadomo, że Depeche. No to było research, ale... Ale fajnie, że spróbowałeś. Facebook czy YouTube? Facebook. Kobe Bryant czy Michael Jordan? Ciężko. Michael jednak. Jednak Michael. Kiedyś mówiłeś, że Kobiego też cenisz za to, że nie chciał być drugim Jordanem, tylko sam mówił, że... Właśnie za ten wywiad, nie? Za to, że jak był młody, ktoś mu powiedział, że grasz, poruszasz się jak Mike, chcesz być drugim Mike'em, powiedział, dziękuję mi słowa, ale ja chcę być pierwszym Kobim, a nie drugim Mike'em. Ty też chciałeś być zawsze pierwszym Lijewskim. No, zawsze zostanę tym drugim. Dobrze, lepiej późno usypiać, czy późno wstawać? Późno usypiać. Zegarek na ręce, czy zegarek w telefonie? Zegarek na ręce, zdecydowanie. No i wracamy teraz do sportowych. Kielce czy Paryż? Tylko Iskierka. Idziemy teraz na sektor kibiców. Wybierasz... Na Żyletę, pamiętam. Na Żyletę. Do naszych. Ale możesz kibiców wybrać sobie rząd od 1 do 18. Wiadomo, tyle punkcików. Tam, gdzie ten nasz kolega z tym megafonem stoi. A to chyba nie na samej górze. To ale tak po środku. Tak parę rzędów mniej. Dobra. Pozdrawiamy go serdecznie z tego miejsca. Żeby tam dobrą atmosferę zrobił na mecz. Rząd 14. 14, mój numer dziennika w szkole. Pamiętam, sentymentalnie. Podstawówki? Podstawówka. Podstawówka, proszę. Idealnie. Drugi rzut. A wiesz, co chciałem zrobić? Zaśpiewać? Tak, blisko. Może teraz. Ale to nie tym razem. Dobra. Wkręć się. Chyba będzie. Jeszcze nikt nie trafił dwa razy stąd do bramki. Mało jak tego, zrobisz to trzeci nikt, raz... Nikt nie trafił trzy razy. Jak zrobisz to trzeci raz, to pełny szacunek z naszej strony. Nie, nie. No to teraz umiejętności wokalne. Tak blisko jak ja. Lio, chwilę na poważnie. Grałeś wiele lat w Bundeslidze. Jesteś za tym, żeby młodzi Polacy wyjeżdżali na zachód uczyć się piłki ręcznej? Oczywiście. Uważam, że podnosząc swoje umiejętności możesz tylko i wyłącznie wtedy, kiedy grasz z najlepszymi. Trenując, obcując z takimi najlepszymi zawodnikami na świecie, automatycznie podnosisz swoje umiejętności. Wydaje mi się, że jeżeli dany zawodnik chce grać jak najlepiej, chce podnosić właśnie swoje umiejętności, to musi wyjechać, czy to do Niemiec, czy do Francji, żeby codziennie na treningach obcować z tymi najlepszymi, bić się z najlepszymi, rywalizować z nimi. Wtedy automatycznie jego umiejętności będą same szły w górę. A jak to było z twoim wyjazdem? Jakbyś nam od kulis troszkę opowiedział. Słuchaj, jechałem tramwajem. Z Wrocławia prosto. Jechałem tramwajem z Rafałem Glińskim na trening. I cię złapali. I zadzwonił do mnie mój brat i powiedział, że zadzwonił do mnie menadżer, że będzie oferta z Hamburga. Ale Hamburga, przecież to tej drużyny nie znam w ogóle. A wtedy było coś takiego, że Hamburg wykupił licencję z Bad Schwarta, awansował do Bundesligi i szukali młodego, perspektywicznego, leworęcznego. I to był Krzysztof. I załapałem się tak. No i Hamburg trochę pograł, wygrał Ligę Mistrzów. Coś tam trochę pograł, tak.
A co sądzisz o Polakach, którzy wyjeżdżają uczyć się gry w piłki ręcznej na wschód i też leworęcznie? Polecam jak najbardziej paczka zdrówka. Dobrze, słuchaj, następna konkurencja, mamy 15 piłek, 30 sekund, więc takie mocne cardio. Ty trafiasz do pustej bramki z drugiej strony boiska, każda piłka, która trafi do siatki, to jeden punkt na jedno oczko. Konta. Dokładnie. Startujemy. 3, 2, 1, start. Pierwsza w siatce. Druga też, nie, za bramką. Trzecia obok. Czwarta w siatce, piąta, 15 sekund minęło. Obok, obok. Chyba precyzji nam trzeba. Obok bramki. Nie mam kleju! 3 sekundy. Ostatnia wpadła. Pytanie, czy się zmieściła w czasie. Czy myślisz, że się zmieściła? Sprawdzimy. A ile weszło? Może z 5, nie? Ja myślę, że z 7 poszło. Ale powiem ci, że za te 30 sekund to jakoś nie powiedział, że zostało tam z 15? Szybko mija. Strasznie. Ostatnia konkurencja w tym odcinku ultrazręcznych. 10 piłek, rzuty z 7 metra. Ty sam wybierasz, czy trafiasz za jeden punkt, czy za dwa. Poczekaj, Paweł, bo to średnica tego otworu numer 2 chyba jest mniejsza niż średnica piłki, wiesz? Przetestujemy. No, masz jeszcze jedno. Może nie. Ale proszę, dowód. Mamy czas do jutra? Jest. Tak? Wpada spokojnie. Skąd dajmy rzuty? Masz na to 60 sekund z 7 metra. 10 piłek dla twojej dyspozycji. A jak dam z kozłem? Możesz dać z kozłem. Za jeden też? A jak dam z kozłem i wpadnie do jedynki, to będzie za dwa? Daj trochę. Negocjacje. No daj, no co? Ostatnie dwie tak zrobimy, dobra? Ale nie wiem, czy to nie łatwiej. Czy to nie za pół powinno być. Ale jedno za dwa, a nie, że trafię i dostanę dwa punkty. Ty leworęcznego chcesz oszukać? A zapomniałem ci powiedzieć, że leworęczni są też oszuści. Dobra, startujemy. Hop! Weszła? Padła, ale zupełnie bokiem. Oj, oj. Jest jeden punkt. Nie ta konkurencja. Miało być na siłę i chyba jest. Jest jeden punkt. Jest kolejny punkcik. Z kozłem. Aj. I ostatnia piłka. Proszę. Ja bym rzucał wszystkie na maksa, z całej siły, to bym rzucił tu i siła mojego rzutu by... Tylko, że jakby nam płachtę rozerwało całą. Swoją drogą też, wiesz. Dziura byłaby większa. Jest bisek. Potęga, nie? Co najlepiej ćwiczyć, żeby mieć mocny rzut? Tu. Głowę. No, w głowę. Czyli nie... Siła do taczek, pamiętaj. Tak mój ojciec mówił. Pamiętaj, synek, siła do taczek. Sprawdza się. Nie no, nie w każdym przypadku, siłę też trzeba mieć. Dobra, Leo, słuchaj, mamy może nie końcówkę jeszcze sezonu, ale tą najważniejszą część przed nami... Mogę już sobie tejpy rozwiązać? Spokojnie, bo bałem się, że mi paluchy powybijasz, wiesz? Śmiało, nie mam tyle siły, żeby ci paluchy powybijać. Dobra, jedziemy. Końcówka tego sezonu, teraz przed nami mecz z Paryżem. No i jak będzie? Niesłychanie ciężko. Wiesz o tym, że drużyny z Paryża przedstawiać nie trzeba. Moim skromnym zdaniem jest to jeden z faworytów do końcowego sukcesu w tym sezonie. Poszczególnych zawodników na każdych pozycjach też nie muszę się wymieniać, bo chyba każdy kibic piłki ręcznej wie, kto przyjedzie i jacy zawodnicy przyjadą, jakiego kalibru, więc mecz będzie niesłychanie ciężki, ale gramy w domu, gramy przed własną wspaniałą publicznością i ten pierwszy mecz może być tak naprawdę dla nas zbawienny, bo jeżeli wszystkie trybiki zagrają tak, jakbyśmy chcieli, tak będziemy przygotowani przez ten cały okres do tego meczu, to mamy duże szanse. Natomiast wiemy też, że ostatnie te dwa mecze w tym sezonie Lidze Mistrzów niestety przegraliśmy z drużyną z Paryża, więc faworytem na papierze oni są, ale wiesz sam, jako sportowiec, że wszystko wyrwykuje tak boisko. Jak się nie wychodzi walczyć, to od razu się przegrywa przed meczem. Dokładnie. Leo, powiedz mi, czy ty jako taki doświadczony zawodnik czujesz jeszcze przed takimi meczami o takiej skali, takiej rangi, ekscytację przed meczami? Czy to już jest no, wiesz, tak obyte, że, nie, że tak, wyłączasz te emocje całkowicie? To jest pisienka na torcie. Do takich meczów to człowiek trenuje i gra całą karierę i czeka na te mecze. Jak ja bym przed takimi meczami, jak chyba moi też chyba koledzy mówiąc w ich imieniu,
nie czekał z podekscytacji, być siebie podekscytowany, no to myślelibyśmy że wszyscy skończyć z piłką ręczną, bo po prostu zmienić dyscyplinę, bo to jest mecz naprawdę na szczycie. No, grają były, niestety dla nas były, zwycięzca Ligi Mistrzów z jednym z największych kandydatów do wygrania tego trofeum w tym sezonie, więc no... Może któraś z tych drużyn będzie przyszłym zwycięzcą. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie tak po naszej myśli, jak już Ci powiedziałem. Ciężki kawałek chleba przed nami, aczkolwiek wszystko jest możliwe. Leo, dziękuję Ci za dziś. Naprawdę fajny odcinek, duża zdobycz punktowa. Do zobaczenia na trybunach 21 kwietnia. Bądźcie z nami. STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem PGE Vive Kielce.